W dzisiejszym odcinku rękawiczki Sealskins, renomowanej i znanej firmy na rynku. Jest to tyle produkt ciekawy, nie tylko jeśli chodzi o poszukiwaczy, a mianowicie o wszystkich, którzy są aktywni w zimie. Dlaczego? Dlatego, że jest to produkt o tyle ciekawie wykonany, że to jest produkt z membraną. Co oznacza to w przypadku tych rękawiczek? Te rękawiczki wyglądają dość prozaicznie. Materiał nie jest jakiś imponujący. Wygląda, że one są z jakiejś wełny cienko utkanej, ale tak naprawdę jak bierzemy je do ręki, one są sztywne. I to są rękawiczki, które można było w najprostszy sposób określić jako połączenie neoprenu z wyściółką z wełny, takiej, która merino, która daje nam dodatkowe ciepło, membrany i zewnętrznej warstwy, która powleka ten materiał. Jakie są zalety tych rękawiczek? Dlaczego warto zainwestować? One kosztują w granicach prawie 200 zł, więc nie są to tanie rękawiczki. Pytanie, jak się będą sprawdzały na wykopkach, to jest też inna sprawa, ale czy warto zainwestować po prostu w takie rękawiczki? Jaka jest ich przewaga nad innymi rękawiczkami? O to w dzisiejszym odcinku opowiem. Przede wszystkim, jak deklaruje producent, te rękawiczki posiadają membranę. I to, co jest ich przewagą nad innymi rękawiczkami, to jest to, że te rękawiczki są w pełni wodoodporne. Co to oznacza dla poszukiwacza? To oznacza to taką pewną zaletę, że jeżeli kopiemy w mokrej ziemi, to te rękawiczki po prostu nam nie przemakają. Jeśli nie przemakają, no to nie, po prostu nasze ręce nie marzną. To jest duży plus. Oczywiście te rękawiczki nie są tak grube, żeby nadawać się na pracę w 10-stopniowym mrozie. Ja myślę, że do minus 5, do 0 stopni one będą się spokojnie nadawały, maksymalnie. Ale przewagą tych rękawiczek jest to, że membrana zatrzymuje zupełnie wilgoć. Membrana oddycha, czyli cała wilgoć od spodu jest odprowadzana, natomiast do wewnątrz nie dostaje. Naprawdę możemy te rękawiczki zamoczyć w wodzie i ręce będą suche. Oczywiście mają jakiś tutaj materiał antypoślizgowy, mają materiał taki na czubkach, który pozwala na obsługę touchscreenów w smartfonach. Tak jak powiedziałem, to jest konstrukcja trzywarstwowa. One są w pełni wodoodporne, oddychające i odporne na wiatr. To jest bardzo duża ich zaleta. Jakie są wady? Przede wszystkim, ja nie lubię rękawiczek, które uciskają palce. To są rękawiczki, jakie założymy na rękę, to są rękawiczki, które dość mocno przylegają. Ja nie przepadam za rękawiczkami, które uciskają dłoń. Ja czuję pewien dyskomfort, mnie kończyny potrafią marznąć w takich rękawiczkach. W tych jest naprawdę dobrze, potestowałem je na razie przez jeden dzień i sprawiło się ok. Jeśli chodzi o czucie samych dłoni, no to jeśli weźmiemy sobie jakiś przedmiot do ręki, to w miarę precyzyjnie da się trzymać. Niestety, mimo tych elementów antypoślizgowych, mam takie wrażenie, że pewne rzeczy będą się w tych rękawiczkach nam po prostu z tych rękawiczek wysuwały. Mimo tych antypoślizgowych elementów, jednak ta warstwa jest dość śliska. To jest taki efekt, jakby założyć rękawiczki neoprenowe, bardziej cywilizowane po prostu. Takie mam wrażenie. Natomiast izolacja jest dobra, ciepło jest dobre. Ja myślę, że na wykopki one powinny się nadawać, bo nie będą przemakały przy wilgotnej ziemi. Natomiast wydaje mi się, że niestety ten materiał po pewnym czasie ulegnie degradacji. Ziemia jest bezlitosna, także nie jestem do końca przekonany. Ja je potestuję oczywiście. Jak na wykopki to jest za duża cena, lepiej kupić sobie coś jednorazowego. Ale jeśli chodzi o zimę i o takie warunki koło 5-0 stopni, no to nie ma takich rękawiczek, które byłyby i ciepłe, i nieprzemakalne po prostu. I na tym polega cała zaleta tych rękawiczek. Wejdziemy jeszcze na stronę producenta, zobaczymy, co producent deklaruje bezpośrednio. Tu mam jakieś ulotki. Może jeszcze przejrzę te ulotki i później skończymy na stronie producenta. Jak już wspomniałem wcześniej, rękawiczki są elastyczne, więc mamy taki efekt opięcia na rękawiczkach. One dobrze przylegają, więc w miarę precyzyjnie da się pracować. Oczywiście nie jest to tak duża precyzja, jak w cienkich rękawiczkach polarowych, ale myślę, że ta warstwa około 3 mm, która tu występuje, i długie zakończenie rękawiczek pozwoli spokojnie je schować gdzieś pod kurtką. Ok, jesteśmy na stronie. Mamy te rękawiczki. One występują, jak widzicie, jeszcze w kolorze czerwonym, w kolorze oliwkowym i w kolorze żółtym. Tak przedstawia to producent. Dobrze, zobaczmy, jakie są zalety tego produktu. Tu jest istotna rzecz jeszcze, zanim przejdziemy do zalet. Ocena ciepła i jakby izolacji cieplnej jest na 2 w skali od 1 do 5, czyli tak jak powiedziałem, to nie są na pewno zimowe rękawiczki, nie na minus 10, to na 100%, są za zimne. Myślę, że tak do 0 stopni będą się nadawały, może troszkę na minimalnym minusie, także na wykopki to by było idealnie. 100% wodoodporne, wiatroodporne, oddychające. Tu mamy informację, że jest dodatkowe
Dodatkowe elementy antypoślizgowe to nas nie interesuje. Jak powiedziałem, to średnio działa w przypadku tego modelu, to nie do końca jest prawda. No i mamy taką zaletę, że cały pot, cała wilgoć jest na zewnątrz wydalana. Do tego dzięki tej wkładce wewnętrznej z wełny merino. Komfort i kontrola, wiadomo, to są rękawiczki, które przylegają do palców. Ja nie przepadam za tym, ale rzeczywiście w miarę sensownie się manewruje, nie ma rewelacji. No i obsługa touchscreenu. Zobaczmy, jakich użyto materiałów, bo tutaj jeszcze mamy pokazaną technologię, że one są antypoślizgowe, rozciągalne, obsługują touchscreen, ale zobaczmy, jaki jest skład. Zewnętrzna warstwa, czyli to, co jest na wierzchu, to jest 96,5% nylonu i 3,5% elastyny. Membrana to jest jakaś hydrofoliczna membrana, nie mam pojęcia, czym się charakteryzują te membrany. No i wełna merino 84%, 14% nylonu i 2% elastyny, to jest wewnętrzna taściółka. Okej, tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy opisane na temat włókien i tak dalej. No, w sumie niewiele się dowiedzieliśmy, wiemy tylko, że nie ma podanej temperatury nawet, żeby było śmiesznie. Można byłoby coś podać więcej, ale producent nie podał. Natomiast na pewno są to rękawiczki, które będą się spokojnie nadawały do kopania. Może nie za te pieniądze, bo uważam, że to dość spora kwota, jak na takie rękawiczki, ale myślę, że na rower także można je zabrać. A w przypadku wilgotnej ziemi, tak jak mówiłem na początku filmu, no to mamy tą zaletę, że te rękawiczki można włożyć bezpośrednio do wody, one są w 100% wodoodporne. I to jest największa ich zaleta, czyli jeśli kopiemy w ziemi takiej, która jest naprawdę mokra, jak jest wilgotno na jesieni czy w zimie, to ręce nie będą nam po prostu przemakały. Ta wilgoć nie będzie się nam w środku koncentrowała i ręce nie będą nam marzły. Jak wiecie, to jest bardzo istotne mieć ciepłe skarpetki i bardzo dobrze izolujące przed wilgocią rękawiczki, bo kopiecie w ziemi, wygrzebujecie rzeczy i one namakają wilgocią. I ja mam taką sytuację, że na początku chodzę w rękawiczkach jakichś roboczych 3M-a, które mają fajną izolację wewnętrzną, fajną wyściółkę, natomiast jak stają się mokre, no to przestaje być to komfortowe. Tutaj te rękawiczki dają wam tą gwarancję, że nie będą wam mokły palce. Neoprenowe nie do końca też się dobrze sprawdzają. Ja z neoprenowymi mam złe doświadczenia. To jest troszkę jak neopren, tak jak mówiłem na samym początku, ale zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Myślę, że jakby ten produkt był o połowę tańszy, to można byłoby się nim zainteresować. To jest w ramach ciekawostki. Jeśli ktoś ma pieniądze, oczywiście może zaryzykować kupno takich rękawiczek. Mam spore wątpliwości co do wytrzymałości, no ale sam pomysł jest dobry. Bardzo mało jest na rynku takich rękawiczek, które mają wodoodporną membranę, dobrze przylegają do palców, dają jakąś precyzję ruchów i jeszcze oddychają. Także traktujcie to jako ciekawostkę. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia w następnych odcinkach.